Każde duże dziecko wie, że pewne narzędzia są najbardziej skuteczne w konkretnym środowisku. Samochodu nie używamy do jazdy po wodzie, kilof nie najlepiej się sprawdzi do piasku, a mikserem nie wymieszamy betonu. A co jest Twoim najlepszym, najwspanialszym i niezbędnym narzędziem do pracy? Twój mózg. I on też nie w każdym środowisku działa najbardziej optymalnie. Pewnie zauważyłeś, że czasami jesteś bardziej skupiony, a innym razem bardziej senny. Czasami czas mija Ci szybko, a innym razem nie wiesz, jak ruszyć z martwego punktu. Oto 9 sposobów na to, aby Twój mózg działał efektywniej tam, gdzie się uczysz. Wolisz podróżować szerokimi, pustymi drogami, czy wąskimi i zatłoczonymi? Myślę, że nawet jeśli nie jesteś kierowcą, to łatwo Ci się domyślić, że dużo bardziej męcząca jest jazda, gdzie musimy cały czas przerzucać naszą uwagę na nowe elementy. Pieszych, rowerzystów, zwierzęta i inne pojazdy. Nasz mózg mniej się męczy i mniej pomyłek popełnia, jeśli nie jest zasypywany różnymi bodźcami, przez które cały czas musi przerzucać uwagę, co jest bardzo kosztowne. Sprawa jest prosta. Mniej rzeczy, które Cię rozpraszają, równa się lepsza koncentracja na tym, co robisz, równa się lepsze zrozumienie i zapamiętywanie informacji. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Po pierwsze, zadbaj o ciszę w swoim otoczeniu. Wyłącz radio, telewizor, wszelkie powiadomienia, usiądź w cichym otoczeniu. Jeśli jesteś bardzo przyzwyczajony do hałasu, możesz aż czuć się niekomfortowo albo nawet mieć wrażenie, że bez muzyki idzie Ci gorzej. To tylko wrażenie. Możesz skorzystać z listy utworów do nauki, które znajdziesz na mojej stronie dorotafilipiuk.pl w zakładce Bezpłatne materiały. A co jeśli uczysz się w publicznym miejscu? Zawsze możesz wykorzystać stopery do uszu lub szukać miejsc, gdzie słyszysz szum, a nie konkretną rozmowę lub dźwięk. Po drugie, usuń niepotrzebne przedmioty ze swojego biurka. Nie zaśmiecaj swojej przestrzeni samoprzylepnymi karteczkami rozwieszonymi dookoła i wszelkimi materiałami, z których obecnie nie korzystasz. Po trzecie, odetnij się od najgorszego rozpraszacza, który działa na Twoją ciekawość i uwagę jak magnes. Tak, tak. Dobrze wiesz, o czym mówię. Odłóż telefon, wyłącz internet, jeśli z niego nie korzystasz i pamiętaj, że im mniej dystraktorów, czyli elementów, które Cię rozpraszają, tym lepiej. Z czym kojarzy Ci się mięciutkie łóżeczko? Mi ze spaniem, odpoczynkiem i kilkoma innymi bardzo przyjemnymi sprawami. Ale na pewno nie z nauką. Kiedy nasze ciało jest rozluźnione, nie ma napięcia mięśniowego i czujemy się jak ślimaczki, to niestety działamy jak mięczaki. Dlatego to, co jest bardzo ważne, to ucz się siedząc na twardym krześle, a nie w mięciutkim fotelu lub co gorsza, leżąc na łóżku. Tak, tak, nie oszukuj się, to nie jest pozycja do nauki. Pamiętaj, że lekki tonus mięśniowy, czyli napięcie, sprzyja lepszej nauce, dlatego jeśli nie lubisz siedzieć, możesz chodzić podczas powtarzania notatek, tak jak na przykład aktorzy, lub nawet stać. A jako ciekawostkę dodam, że dowiedziono, że w ubraniach bardziej sztywnych, na przykład żakiecie, pracujemy bardziej efektywnie niż na przykład w dresie. Dlatego jeśli uczysz się do egzaminu, lepiej nie ucz się w piżamie. A jak stuningować biurko na nauki, abyśmy się uczyli szybciej? Używaj podkładki pod książkę, z której czytasz, tak aby górna część strony i dolna były mniej więcej w tej samej odległości od oczu. Możesz kupić sobie drewnianą podstawkę lub po prostu położyć kilka książek, które spełnią tą samą funkcję. Dzięki temu Twoje oczy mniej się męczą, jest Ci wygodniej siedzieć i lepiej zaznaczać ważne informacje. Pamiętaj o dobrym oświetleniu. Jeśli uczysz się w nocy, dobrze jeśli korzystasz z dwóch źródeł światła. Z lampki na biurku i w innej części pokoju. Dzięki temu kontrast nie będzie tak duży, a Twoje oczy nie będą tak szybko się męczyć. Zainstaluj sobie na biurku najlepszy dopalacz do pracy Twojego mózgu, bez którego neurony nie mogą ze sobą współpracować. Postaw butelkę wody, do której możesz dodać cytrynę, limonkę lub pomarańcza. Pij ją regularnie i pamiętaj, że mózg za nią przepada. To oczywiście tylko garść sposobów na to, jak możesz poprawić miejsce swojej pracy i nauki, aby Twój mózg działał bardziej efektywnie. Daj mi znać w komentarzu, czy skorzystasz z którejś wskazówki i czy sam możesz polecić dobre sposoby innym. Jeśli jesteś zainteresowany tematem i chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat tego, jak uczyć się szybciej i bardziej przyjemnie, to skorzystaj z mojego mini kursu efektywnej nauki, który udostępniam Ci zupełnie bezpłatnie na mojej stronie dorotafilipiuk.pl w zakładce Produkty. Znajdziesz w nim filmy, notatki, mapy myśli i wiele informacji, które powinieneś poznać na samym początku swojej edukacji, gdyby szkoła uczyła tego, jak się uczyć. Linki do minikursu znajdziesz też w opisie do tego filmu.
Jeśli tylko chcesz, udostępnij ten film swoim znajomym. Dzięki dzieleniu się wiedzą będzie nam wszystkim żyło się łatwiej. Pamiętaj też o subskrybowaniu tego kanału i obejrzeniu innych moich filmów, które w znacznym stopniu mogą ułatwić Ci życie. Do zobaczenia wkrótce.